Porządek obrad 19 sesji Rady Powiatu nie był zbyt obszerny, a mimo to trwały one około 3 godziny. Po przyjęciu informacji starosty o pracy zarządu między sesjami, radni przystąpili do rozpatrzenia około 20 projektów uchwał. Już podczas głosowania nad zmianami w wieloletniej prognozie finansowej powiatu i budżecie na 2012 rok okazało się, że radni opozycyjni w liczbie 10 zagłosowali przeciwko tym zmianom, co pozwalało przypuszczać, że podobnie będzie podczas głosowania nad absolutorium, jeśli nie gorzej. Zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu, jak również wniosek komisji rewizyjnej były pozytywne, choć z 10-osobowego składu komisji 6 jej członków głosowało za, 3 było przeciwko, a 1 wstrzymał się od głosu. Przed głosowaniem o udzielenie absolutorium zarządowi przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożył oświadczenie. Oświadczyć, że Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej po szczegółowej analizie realizacji budżetu za 2011 rok podjął uchwałę zobowiązującą wszystkich członków klubu do głosowania przeciw udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2011. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 11 było za udzieleniem absolutorium, a 10 osób zagłosowało przeciwko. Tak więc różnicą zaledwie jednego głosu zarząd powiatu absolutorium uzyskał. Za udzielone zaufanie radnym podziękował starosta Bogdan Soboń. Panie starosto, przed chwilą zakończyły się obrady sesji, kolejnej sesji Rady Powiatu, ale bardzo ważnej w tym roku sesji, ponieważ to była tak zwana sesja absolutoryjna, czyli udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla zarządu powiatu. No i okazało się, że tak, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna, opinia Komisji Rewizyjnej większościowo, bo 6 głosów było za, 3 się sprzeciwiły, 1 był wstrzymujący, również za udzieleniem absolutorium i zarząd uzyskał, a tym samym i pan, absolutorium większością głosów 11 do 10. Czy pan jest zadowolony z tego wyniku głosowania i z tej dzisiejszej sesji? Ja myślę, że demokracja w tym względzie jest taka, że kto ma większość, no po prostu po jego stronie leży racja. Oczywiście, że byłoby dla mnie milej, gdybym tych głosów miał więcej. Niewątpliwie najważniejsze jest to, że absolutorium zarząd kierowany przeze mnie, zarząd powiatu konyckiego za rok 2011 otrzymał. Jak czytaliśmy w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, w końcu 2011 roku był planowany deficyt. Skończyło się to blisko 2,5-milionową nadwyżką. Też i w sprawozdaniu swoim między sesjami mówiłem o tym, że wspólnie z dyrektorem Przybylskim w rozmowach z panem Adamem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego, poczyniliśmy starania i ZOS otrzymał dotację w wysokości 2 milionów złotych na realizację swoich zadań inwestycyjnych. Wspomnę, że 27 kwietnia również 1,5 miliona Rada Powiatu przeznaczyła na inwestycje realizowane przez szpital i również zaznaczyłem, że 5 lipca będzie przetarg na bursę szkolną, na sprzedaż bursy szkolnej wraz z działką wycenionej na 500 tysięcy, czyli ta kwota 4 milionów blisko jest kwotą na miarę naszych możliwości finansowych powiatu i uważam, że zarząd w tym względzie czyni, co tylko po prostu jest w stanie zrobić. Ja jeszcze dodam do tego, że to absolutorium akurat się też zbiegło z tym, że 17 maja odebraliśmy nagrodę Koziołka za bezpieczne świętokrzyskie. Uzyskaliśmy 3 miejsce, no i skromny czek na 5 tysięcy złotych. Jak również już Powiatowy Urząd Pracy przeprowadza się w zasadzie od soboty do nowej siedziby w jednym miejscu, w jednym ze skrzydeł Starostwa Powiatowego. Także to i na koniec jeszcze dodam, że jesteśmy w setce powiatów, w
pierwszej setce powiatów w rankingu prowadzonych przez Związek Powiatów Polskich, gdzie z województwa świętokrzyskiego w tej pierwszej setce jest oprócz powiatu koneckiego jeszcze powiat kielecki i buski, świadczy, że gospodarzymy się dobrze i mamy określone wyniki. Także dzisiaj uzyskanie absolutorium jak gdyby dla mnie jest o tyle satysfakcjonujące, że jestem przewodniczącym tego zarządu i to zarząd otrzymywał absolutorium, no ale przecież Państwo pamiętacie, że 27 stycznia też został złożony wniosek o moje odwołanie, który oczywiście upadł 21 marca, także to są fakty, które wskazują na to, że no nie ma alternatywy póki co lepszej dla funkcjonowania tego zarządu powiatu pod moim kierownictwem z różnych przyczyn i zewnętrznych i wewnętrznych. Już tu nie chcę mówić o jakichś kwestiach politycznych, bo po prostu nie wypada. Tak, panie starosto, w takiej chwili, w dzisiejszym dniu może i nie wypada, ale nie sposób się powstrzymać od zadania panu jeszcze jednego już na zakończenie i ostatniego pytania, które dotyczy realizacji nowej umowy koalicyjnej. Ponieważ dzisiaj okazało się, że nawet jeden z członków zarządu zagłosował za nieudzieleniem absolutorium, no co jest troszeczkę moim skromnym zdaniem dziwne, ponieważ no, ten członek zarządu uczestniczył w tych wszystkich posiedzeniach, w decyzjach podejmowanych przez zarząd, bo był osobą, była, bo to jest pani, jedną z nich. I w zapisach tej umowy koalicyjnej znalazło się między innymi to, że zarząd powiatu w tym nowym układzie koalicyjnym będzie liczył 3, a nie 5 osób. W tej chwili liczy 4 osoby, bo pan, tak, pan Wiesław Basiak złożył dymisję, zrezygnował z pełnienia funkcji. I co dalej? Bo tutaj wyborcy, mieszkańcy pytają mnie również, dlaczego nie jest realizowany ten zapis umowy koalicyjnej, bo to już przecież prawie 5 miesięcy mija. Panie redaktorze, szanowni państwo, w demokracji jest to rzecz niesłychana, żeby przedstawiciel gremium, które się nazywa zarządem powiatu, głosował przeciwko udzieleniu absolutorium temuż zarządowi, czyli jak gdyby przeciwko samemu sobie. Ja nie chcę mu przedać wypadków. Po wywiadzie udaje się na spotkanie koalicyjne no, 3 klubów koalicyjnych, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, jak i samorządnych ziemi koneckiej. I myślę, że będzie to po prostu elementem dyskusji i debaty, co w takiej sytuacji nowa koalicja, która no, dzisiaj po prostu dała kolejny dowód na to, że istnieje, że funkcjonuje, że ma tą większość, co w tym względzie dalej po prostu uczyni. Sprawa jest no, w moim przekonaniu nie do przyjęcia. To żaden rząd ani zarząd na świecie nie może sobie pozwolić, a zwłaszcza jego przewodniczący, na to, żeby jeden z członków po prostu głosował przeciwko sam sobie. No sprawa jest, można powiedzieć, kuriozalna. Dziękuję za rozmowę, panie starosto. Dziękuję państwu, dziękuję panu.